Szanowni Państwo, witam serdecznie w Centrum Edukacyjnym imienia Janusza Kurtyki Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia Warszawa w cyklu programów, które mam przyjemność prowadzić dla Państwa już drugi rok. Ten pierwszy cykl dotyczył genezy II wojny światowej, głównie w kontekście polityki międzynarodowej, w zasadzie całego międzywojnia. Kontynuacją tego pierwszego cyklu jest cykl obecny zatytułowany O podmiotowość, o zachowanie podmiotowości Polski w tym najtrudniejszym okresie lat drugiego konfliktu światowego. I z tego cyklu mamy dzisiaj program drugi, który chronologicznie obejmować będzie okres od września 1939 roku do czerwca 1940 roku, aczkolwiek tej chronologii nie przestrzegamy aż tak rygorystycznie, a zatem czas pobytu rządu polskiego na wychodźstwie, zwanego częściej może rządem emigracyjnym, na ziemi francuskiej, aczkolwiek nie interesują nas dzisiaj tylko i wyłącznie stosunki polsko-francuskie. One będą na pewno jakimś kośćcem spotkania, ale w ogóle polityka międzynarodowa, zagadnienia międzynarodowe, różne sprawy dotyczące Polski i Polaków w tym właśnie okresie. Nazywam się Mariusz Wołos i dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z moim kolegą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesorem Zbigniewem Giżyńskim, którego bardzo serdecznie witam. Pan profesor Giżyński specjalizuje się właśnie w stosunkach polsko-francuskich, sprawie polskiej, też na ziemi francuskiej i w okresie II wojny światowej i po II wojnie światowej przyjął zaproszenie, za co jestem mu bardzo zobowiązany. No, nie będę oczywiście udawał, że się nie znamy albo się słabo znamy, bo znamy się od bardzo, bardzo wielu lat. Jesteśmy oczywiście przyjaciółmi, kolegami kiedyś z jednego instytutu. Dlatego pozwólcie Państwo, że będę się zwracał do mojego gościa po prostu na ty. Myślę, że to też uprości same zasady komunikacji. Zbyszku drogi, chciałem Cię zapytać o sprawę, o której rozmawialiśmy i poprzednio z panią profesor Gmurczyk-Wrońską. Sprawa jednak na tyle istotną, że ona chyba musi być, by użyć właśnie francuskiego określenia, point de départ, punktem wyjścia naszych rozważań. To znaczy samo usadowienie władz polskich we Francji. No, Jerzy Giedroyć na przykład twierdził wprost, że pozycja rządu polskiego, rządu kierowanego już wówczas przez generała Władysława Sikorskiego, była bardzo słaba, ponieważ tak naprawdę ten rząd otrzymał władzę z rąk Francuzów. No i tutaj jeszcze ta druga kwestia, będąca takim no, apendiksem, niby drobiazgiem, ale dobrze oddającym ówczesną sytuację, też wspomnianym już poprzednio, to znaczy niechęcią Francuzów do tego, aby tolerować rząd polski w stolicy. Stąd Angers, nieduża miejscowość, położona jednak dosyć daleko od Paryża, która na jakiś czas no, stała się faktyczną stolicą Polski, tej politycznej przynajmniej Polski. Czy ta słabość z punktu wyjścia miała wpływ na realne możliwości prowadzenia polityki przez rząd Sikorskiego na arenie międzynarodowej, ale nawet też i na sprawy wewnątrz polskie? Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia, jakie od Ciebie otrzymałem. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście, gdy popatrzymy na sytuację władz polskich na emigracji, zwłaszcza w tak zwanym okresie francuskim, w Angers, to uderzają dwie rzeczy. Uderzają, tak naprawdę jest to, jak zestawimy politykę zagraniczną państwa polskiego przed wrześniem 1939 roku, to jest to wręcz uderzająca różnica. Władze Polski przedwrześniowej, tak to nazwijmy, niezwykle dbały o bardzo silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Józef Piłsudski, który był twórcą całego modelu państwa polskiego i choć nie żył już przecież od kilku lat, ale pozostawił swoim spadkowiercom, zwłaszcza ministrowi Beckowi, pewne przesłanie, jak ta polska polityka zagraniczna powinna wyglądać, bardzo zwraca uwagę o to, aby ona była prowadzona w sposób podmiotowy. To powodowało, że Francuzi, choć byli formalnie sojusznikami państwa polskiego przed 1939 rokiem i już bezpośrednio w trakcie wojny, bardzo im to doskwierało. To znaczy tolerowali oczywiście to, bo trochę nie mieli wyjścia, ale bardzo to uwierało francuskiej dyplomacji, że ta Polska Piłsudczyków nosiła głowę wysoko, tak to nazwijmy. I gdy zyskali możliwość we wrześniu 1939 roku w obliczu porażki Polski w wojnie, w kampanii roku 1939, kiedy we Francji musiał szukać schronienia rząd emigracyjny, rząd uchodźczy, wykorzystali to po pierwsze do tego, aby dokonać wywrócenia ekipy i tak de facto wskazać, okej, możecie przyjechać i mieć u nas gościnę, bo jesteście jednak naszym sojusznikiem, ale nie wy, nie ci, którzy potrafiliście się nam stawiać, tylko Sikorski, bo to jest nasz człowiek. Zresztą nie ma jakby cienia wątpliwości, że on był najbardziej profrancuskim polskim politykiem z tych istotnie liczących się polskich nazwisk w polityce. Bądź co bądź, mówimy o człowieku, który nie tylko ma stopień generała, ale był w przeszłości premierem rządu w okresach przedmajowych, przed 26 rokiem rzeczywiście. I to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, czyli absolutnie wymiana ekipy, która była wprost na życzenie Francuzów. I to, co mnie uderza zawsze, jak patrzę na ten okres, to to, że mimo, że zmieniono rząd na taki, który już nie mógł być bardziej przychylny stronie francuskiej, to ten rząd postanowiono mimo tego poniżać w pewien sposób. To jest bardzo mocne słowo, którego użyłem, ale ten rząd Sikorskiego był naprawdę rządem traktowany przez Francuzów bardzo fatalnie. Choć teoretycznie odciął się, wręcz odcinał się spektakularnie od Polski przedwrześniowej. Przecież to, jak traktował rząd Sikorskiego i całą elitę władzy piłsudczykowskiej, a nawet dowództwo wojskowe w sposób absolutnie, nie chcę użyć mocnego słowa skandaliczny, ale z całą pewnością bardzo surowy, to powinno przynajmniej teoretycznie spowodować, że ci Francuzi by powiedzieli, rozliczyliście się z pewnym okresem błędów w waszej polityce, z naszej francuskiej perspektywy i teraz z nowym rządem już działamy, no może nie na zasadach takich do końca partnerskich, no bo jesteście u nas troszeczkę w gości zaproszeni, ale liczymy się z waszym zdaniem i szanujemy waszą decyzję. Tego zabrakło. Tego zabrakło. Ja zaryzykowałbym tezę, że gdyby na czele tego rządu stał ktoś, kto potrafiłby bardziej być twardy w stosunku do Francuzów, to być może aż tak tego rządu nie traktowano by fatalnie. Bo to, że nie pozwolono mu się umiejscowić w Paryżu, to jest jeszcze nieduża strata, choć to było bardzo upokarzające. Nawet Brytyjczycy już takiego błędu nie popełnili. Rząd miał siedzibę potem w Londynie. Ale to, w jaki sposób podchodzono do sprawy formowania polskiego wojska, gdzie te kwestie bardzo odkładano do przyszłości, w ogóle się z tym nie spieszono. Umowę w tym zakresie podpisano z rządem Sikorskiego tak de facto, która precyzowała pewne rzeczy dopiero w styczniu 1940 roku, bo te decyzje, które zapadły we wrześniu jeszcze w trakcie kampanii, one oczywiście stwarzały pewne ramy prawne już formowania Wojska Polskiego, ale one były bardzo ogólne. Trzeba było przepisów, które dopiero w styczniu 1940 roku zostały zawarte. To, że wymuszono troszeczkę na Sikorskim, inna rzecz, że on popełnił błąd i akurat tej sprawy nie stawiał, a powinien,
że te formowane polskie wojsko było rozproszone w różnych odcinkach frontu. Formowane było niektóre oddziały w ostatniej chwili, już w trakcie działań kampanii francuskiej w maju, w czerwcu 1940 roku. To wszystko pokazywało, że mimo iż Francuzi sami sobie wymyślili ten rząd i sami wskazali premiera, doprowadzili tak de facto do wyboru prezydenta takiego, a nie innego, który był posłuszny. Co więcej, wymusili poniekąd, czy stworzyli szansę do tak zwanej umowy paryskiej, czyli tego, że de facto prezydent zrzekł się części swoich prerogatyw na rzecz premiera, to wszystko nie spowodowało zwiększonego szacunku dla polskiego rządu i dla samego Sikorskiego. Ja bym postawił także być może odważną tezę, z którą nie wiem, czy się zgodzisz, że troszeczkę Sikorski sam był sobie winien. Dlatego, że z jednej strony zgodził się na to, aby w ten sposób to się odbywało, ale również później, już gdy tym premierem był, gdy mógł zrobić troszeczkę tak, jak to robił w swojej polityce wielki polityk, jakim był kanclerz Otto von Bismarck. On nie upokarzał pokonanego przeciwnika. On pozwalał pokonanemu przeciwnikowi, nie wiem, tak jak Austrii w wojnie roku 1866, czy Danii pokonanej w 1864 roku, pozwalał wyjść z twarzą, pozwalał zawrzeć takie warunki, które nie były upokarzające. Nawet Francji tak do końca nie upokorzył mimo wszystko, a mógł bardziej w roku 1871, choć to było dla Francuzów straszne, co się stało, ale mimo wszystko te warunki nie były znowu jakieś tam przeraźliwe. I Sikorski zamiast w ten sposób, będąc politykiem wygranym, polska sprawa jest przegrana, ale on jako polityk jest politykiem w roku 1939 wygranym. Gdyby on inaczej zachowywał się w stosunku do elit, zwłaszcza wojskowych elit, już nie mówię o politycznych, ale zwłaszcza wojskowych elit II Rzeczpospolitej, do tych dowódców, którzy przyjechali do Francji, do polityków takich jak Wieniawa Długoszowski chociażby, prawda? Gdyby on inaczej się w stosunku do nich traktował, to Francuzi być może ujrzeliby w nim męża stanu, który jest w stanie skupić wokół siebie całe polskie społeczeństwo i całą polską elitę i byłby niesiony troszeczkę siłą tego, że reprezentuje naprawdę wszystkich. A ponieważ on wdał się w takie bardzo brzydkie gry, taki rewanżyzm polityczny w stosunku do tej elity Polski przedwojennej, to w ten sposób obniżał autorytet tego swojego rządu, który i tak był słaby. I wygrywając troszeczkę, zobaczcie, to oni przegrali, jak oni dowodzili tą armią, klęska wrześniowa, rozliczanie. To wszystko powodowało, że państwo polskie było zwłaszcza do czerwca 1940 roku pokazywane jako jakiś taki skończony, nieudany twór, który nie był w stanie jakiejś nawiązać nawet realnej walki z Hitlerem. To dopiero klęska Francji, między nami mówiąc jeszcze bardziej dotkliwa niż klęska Polski w 1939 roku, według mojej oceny skromnej, o wiele bardziej dotkliwa, bo Polska walczyła osamotniona z najazdem z dwóch stron. Francja walczyła tak de facto tylko z Niemcami, bo to przyłączenie się Włoch, to bądźmy poważni, to jest gest polityczny, nie militarny, tak na dobrą sprawę. Już pod koniec kampanii. Tak, i była jednak wspierana przez Korpus Brytyjski i przez Armię Polską. Przecież z polskich 82 tysięcy wojska, którym Polska dysponowała w tym momencie, około 50 tysięcy zostało zaangażowanych na froncie. Gdyby po stronie polskiej na zachodzie Francuzi we wrześniu 1939 roku wysłali na front 50 tysięcy do działań zbrojnych żołnierzy, nie wiemy oczywiście i nie chcemy tworzyć historii alternatywnej, ale to byłoby na pewno jednak odciążenie i to wymusiłoby pewne działania w przypadku tych Niemców. Tego nie zrobiono. I
to i ta klęska Francji o wiele bardziej spektakularna, co jest w ogóle przemilczane w historiografii, na co my w naszej historiografii też za mało zwracamy uwagę, dopiero troszeczkę zdjęła odium z takiego wskazywania na Polskę przed 1939 rokiem jako na tych, którzy sobie nie poradzili. I Sikorski, zamiast troszeczkę bronić tej Polski, zamiast skupić wokół siebie tę elitę, stanął trochę na czele tego deprecjonowania polskiego wysiłku państwowego jednak przed 1939 roku, przez co sam siebie postawił, osłabił. I to był jego duży błąd, który kosztował go tak wiele. Kosztował go przede wszystkim to, że te błędy spowodowały, że z tej ogromnej armii, 82 tysiące żołnierzy, to proszę mi wierzyć, to też jest niedoceniane, to co zrobiono, i to jest jego zasługa, bo tu akurat jego działania, to że on pomógł sformułować to wojsko, to jest w dużej mierze... W krótkim czasie, to jest, oddajmy mu też sprawiedliwość, ale to, że się zgodził na działania w rozproszeniu, na nieuporządkowanie tego, to spowodowało, że z tych 82 tysięcy zostaje nam potem około 20 tysięcy. Więc ten wysiłek, straty są około 66% żołnierzy, nie jest potem już w służbie. Na trwałe często wyłączeni, bo internowani w Szwajcarii, gdzieś rozproszeni we Francji, bo to są głównie też emigranci, więc wrócili do swoich domów po prostu często ci żołnierze. To jest błąd, który go potem dużo kosztował, ale ten błąd jest w jakimś wymiarze spowodowany pewną błędną polityką, którą przyjął od początku swojej misji, godząc się być troszeczkę takim namiestnikiem francuskim na fotelu premiera Rzeczypospolitej, ale jak już został tym namiestnikiem, nie miał w sobie tyle odwagi i siły, jaką miał jego wielki polityczny rywal, jakim był Józef Piłsudski, który miał taką zasadę, że brał i nie kwitował. Potrafił zawsze, jak to pięknie określił profesor Suleja, licytować wzwyż. Sikorski umiejętności licytowania wzwyż nie posiadał i stąd ta pośrednia bardzo pozycja Polski w relacjach z gospodarzem, czyli z Francją, od września do czerwca roku 40, od września 39. Dziękuję za odpowiedź, bardzo już są wyczerpującą, ale postaram się włożyć kij w mrowisko, dlatego że mógłbym zadać i zadam takie przekorne pytanie, czy Sikorski, niezależnie od tego, że sam to robił, był w stanie się wyemancypować spod wpływów francuskich, mając na względzie i to, że od lat no, blisko 20, bo co najmniej od roku 1922, kiedy o tym już mówiłem, ówczesny major François de la Roque, ten sam, ten słynny, prawda, od ognistych krzyży później, wskazał go jako tego polityka polskiego, na którego warto postawić. I tak to potem poszło. On był zapatrzony we Francji, on był we Francji zakochany. Potem klęska francuska w 40 roku, no, szybko go z tej miłości wyleczyła, ale moje pytanie jest inne. Przecież Francuzom bardzo zależało na tym, żeby mieć polityka polskiego w miarę rozpoznawalnego, bo jednak Sikorski był rozpoznawalny, stawał się też dla Polaków symbolem, ale takiego, który nie wystawi im rachunku za zachowanie w 1939 roku. Byli pewni, że Sikorski im takiego rachunku nie wystawi, a jeszcze na straży tego, żeby tak było, postawili no, dyplomatę bardzo kontrowersyjnego, to mówię delikatnie, także z francuskiego punktu widzenia, no, by odwołać się tutaj do pracy Yves'a Beauvoir, biografii tegoż człowieka, czyli Leona Noela. To jest ten sam Noel, który był ambasadorem w Polsce w drugiej połowie lat 30. Nienawidził Becka, nienawidził Piłsudczyków i on pewnych spraw jednak pilnował. Ja tutaj zwrócę uwagę na, no właśnie, czy tylko i wyłącznie wynikające z tego polskiego piekiełka, o którym mówiłeś, kwestie zwalniania dyplomatów ze swojego stanowiska, wcześniej zajmowanego polskich dyplomatów, czy jednak też i naciski francuskie, bo w kilku przypadkach one były. Ja podam trzy przykłady bardzo, bardzo różnych rozwiązań.
Tam, gdzie można było bezkarnie usunąć kogoś, kogo traktowano jako bekistę, piłsudczyka, to robiono to bezwzględnie. Przykładem takim był oczywiście jeden z wybitniejszych polskich dyplomatów, ambasador we Francji Juliusz Łukasiewicz, usunięty na początku listopada 1939 roku, natychmiast w zasadzie, i to jeszcze z absurdalnymi zarzutami, które mu stawiał Sikorski, że dlaczego pan ambasador mianował mnie tylko wodzem naczelnym na terenie Francji, na co Łukasiewicz odpowiedział, no przecież moje kompetencje sięgają tylko Francji, bo jestem ambasadorem we Francji, a nie na całym świecie. To też pokazuje no, taką jakąś, nie wiem, no, kompletny brak zrozumienia pewnych mechanizmów nawet u Sikorskiego. I inny przykład wspomniany, o którym będziemy jeszcze mówić, bo to jest bardzo ciekawy kazus, to jest Wieniawa Długoszowski, któremu zablokowano prezydenturę. Mówiliśmy o tym w poprzednim programie. Natomiast nie usunięto go ze stanowiska ambasadora Rzeczypospolitej przy Kwirnale, ale nie dlatego, że nie chciano go usunąć. Bano tylko... się, że po prostu Włosi nie zaakceptują tak, następcy. Następcy nie dostanie agremont, więc to było zło konieczne. No tolerujmy go, no skoro nikogo nie przyjmą, to niech już ten Wieniawa będzie. Ale to też pokazuje taką, no nie wiem, no znowu małość Sikorskiego. Tam jeszcze jeden epizod bardzo ciekawy, który wynika z pamiętników bałamutnych, ale w tym przypadku nie wiem, czy to nie ma podstaw, Mariana Romejki, atasze wojskowego, który stwierdził, że Sikorski, chcąc przerzucić swoją żonę Helenę do Francji, właśnie via Włochy, robił wszystko, aby Wieniawa się o tym nie dowiedział. To znaczy tak daleko nie ufał swojemu już w tym momencie ambasadorowi Rzeczypospolitej, że nie chciał mu nawet powierzyć czegoś takiego, no bo przecież ten Wieniawa jako piłsudczyk, jako bekista, jako przyjaciel Beka i adiutant Piłsudskiego, no niczego innego nie zrobi, tylko doprowadzi do tego, że pani Sikorska dostanie się we wraże ręce. No to przepraszam, ale to już się ociera jakieś obsesje. I tolerowano Raczyńskiego, Edwarda Raczyńskiego w Londynie, to jest ten trzeci przypadek, ale tutaj jednak kwalifikacje też wyjątkowe chyba zadecydowały. Więc mamy sytuację no, nienormalną, mamy sytuację, z którą Sikorski chyba nie do końca sobie potrafi poradzić i to rzeczywiście ustawia go w bardzo słabej pozycji wobec Francuzów, ale Francuzi chcieli, żeby on w takiej pozycji był. I tutaj jest chyba owa zagwozdka. To jest niestety efekt w tym zakresie fatalnego charakteru Sikorskiego, bo znów się odwołam do tego jego wielkiego rywala, bo on się zawsze pozycjonował troszeczkę jako rywal Piłsudskiego. Otóż Piłsudski w najtrudniejszych chwilach, kiedy Polska była w potrzebie, sięgał po swoich największych politycznych przeciwników. On nie miał problemu, wiedząc o jaką stawkę jest gra w grudniu 1918 roku, żeby się zwrócić do Dmowskiego z prośbą, aby porozumieć się i aby potem reprezentował Polskę w rozmowach z mocarstwami zachodnimi. On nie miał najmniejszego problemu, żeby skierować do Wielkopolski, do Burmuśnickiego, choć wiedział, że to nie jest jego stronnik polityczny i że buduje w ten sposób jego polityczne znaczenie, ale wiedział, że ktoś taki tam jest potrzebny z różnych powodów. No z tym, że tutaj dodam, że akurat jeżeli chodzi o ten kazus dosyć odległy od spraw, o których mówimy, to tam był jednak zamysł Piłsudskiego, żeby Dowbora skompromitować. No tak, to się nie udało. To się nie udało. No bo wydawało się, że tak, generał z armii rosyjskiej nie znajdzie wspólnego języka z Wielkopolanami, tak, którzy przecież służyli w armii niemieckiej jako jego przeciwnicy. Okazało się, że Dowbor Muśnicki znalazł ten język, tak, i to bardzo dobry. Ale no, faktem jest, że on jednak powierzał swoim przeciwnikom bardzo odpowiedzialne Ale samemu Sikorskiemu, tak, przecież w 1920 roku też powierza naprawdę ważne odcinki frontu, nawet gdy nie zawsze wszystko mu wyjdzie temu Sikorskiemu, nie ma o parę rzeczy pretensji. Dlaczego o tym mówię? Bo to rzeczywiście odległo od naszej problematyki. Ale miał w sobie odwagę wykorzystywania potencjału nawet swoich politycznych rywali, jeżeli okoliczności i dobro kraju tego wymagały. Nie miał problemu
z postawieniem się czy to Niemcom, czy Austriakom, mimo że potrafił brać od nich pieniądze, będąc na służbie przecież tych państw do kryzysu przysięgowego w 1917 roku. Sikorski natomiast miał coś takiego w sobie, że paraliżowało właśnie jego decyzję to, że był profrancuski, że Francja była dla niego jakimś takim ideałem, w który był rzeczywiście zapatrzony. I to wszystko powodowało, że on nie potrafił się i nie chciał się Francuzom przeciwstawić. Co więcej, był człowiekiem w tym zakresie, który nie potrafił zaakceptować, że ktoś kiedyś był z nim w sporze politycznym, czy był po drugiej stronie pewnego sporu politycznego i warto go wykorzystać. No, to, co on robił w przypadku placówki w Rzymie, która była kluczowa, naprawdę. Placówka w Rzymie, oczywiście cenna była nasza placówka w Rumunii, na Węgrzech, w Jugosławii, w Grecji. To wszystko były bardzo cenne miejsca, gdzie była obecna polska dyplomacja w różnych, że tak powiem, formułach. Ale ze względu na konieczność przedostania do tej nowo tworzonej armii we Francji, żołnierzy, gdzie droga przez Włochy była w sumie najłatwiejsza, i wiedząc, w jak trudnej sytuacji są Włochy, z jednej strony, bo jako były formalnie sojusznikiem Hitlera, choć nie przystąpiły do wojny. To znaczy ogłosiły się jako strona niewojująca we wrześniu 1939 roku. Ale nie roku. Jako neutralna. Oczywiście. Na to warto zwrócić uwagę. I teraz, bo to też trzeba troszeczkę znać specyfikę tego, co się działo we Włoszech. We Włoszech są ogromne antyniemieckie nastroje. Stosunki między rządami Mussoliniego a rządami Hitlera na przestrzeni okresu, kiedy obaj sprawują władzę w swoich państwach, czyli od roku 1933, kiedy Hitler dochodzi do władzy, najgorsze były właśnie między wrześniem 1939 a czerwcem roku 1940, bo Hitler miał ewidentne pretensje, że Włochy nie przystąpiły do wojny i że tak się, a nie inaczej zachowują. A we Włoszech panowało troszeczkę takie obrażenie się na Niemcy, że się dogadali z Sowietami. Bo Włochy były jako państwo klasycznie faszystowskie, a bardzo antykomunistyczne. Hitler odłożył ideologię na bok. Tutaj grała rolę geopolityka u niego. Natomiast Włochy... Na jakiś czas. Na jakiś czas oczywiście. Ale Włochy w tym zakresie były szczerze antykomunistyczne. I we włoskim i społeczeństwie, i we włoskiej elicie władzy te nastroje były bardzo silne. I Polska potrafiła to wygrywać. Wieniawa, minister spraw zagranicznych, specjalnie zabrałem z sobą pamiętniki Galeazzo Ciano. Bardzo interesujące, ciekawe, też oczywiście nie pozbawione jakichś swoich, jak każdy pamiętnik, chociaż on był prowadzony dosyć jednak na bieżąco, więc to cenne źródło. I to, co zrobili Włosi dla sprawy Polski jesienią 1939 roku, jest czymś absolutnie niezwykłym, bo do Francji, z Rumunii, i z Węgier przedostało się w sumie ponad 40 tysięcy polskich żołnierzy. Ogromna ich część przedostała się przez Włochy, które dzięki interwencjom Wieniawy, Uciano, po pierwsze wzmocniły swoje placówki konsularne na Rumunii i na Węgrzech, żeby dawały radę wyrabiać wizy dla Polaków, którzy mieli przez Włochy przejeżdżać. Co więcej... Jako sezonowi robotnicy. Jako robotnicy. Tak. Co więcej, podstawiali pociąg, którym byli przewożeni do Francji, mając pełną świadomość tego, że być może przewożą żołnierzy, którzy będą walczyć z wojskiem włoskim za chwilę. Bo to nie było tak, że oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że ta wojna prędzej czy później wybuchnie. Ta świadomość była w tych elitach władzy państwa włoskiego, a nawet kredytowali bilety
na kolei włoskiej dla tych Polaków, bo oni nie zawsze mieli pieniądze, oczywiście to potem było zwracane i tak dalej. Natomiast to wszystko była zasługa tej mrówczej pracy dyplomacji polskiej, pozycji Wieniawy. I Sikorski, mając takiego człowieka w takim miejscu, ze względu na swoją małość, człowieka skrajnie lojalnego, bo to, co było wielką siłą... Równolatka, z którym znali się od czasów Legionów. Co więcej, bo to jest ogromna siła państwa, które stworzył Józef Piłsudski, pewnej mentalności państwowej, to byli naprawdę państwowcy. To byli naprawdę państwowcy. My moglibyśmy się dzisiaj, mówię my jako, jestem też politykiem, jak nie jest to jakąś tam tajemnicą, ale moglibyśmy się uczyć od tamtej elity Polski dwudziestolecia międzywojennego takiego szacunku dla własnego państwa i tego, że jest się w służbie tego państwa. I że te rozgrywki polityczne trzeba niekiedy odsunąć na plan dalszy. On tego nie potrafił i nie potrafił zaakceptować tego, że inni to potrafią. Że ten Wieniawa jest naprawdę lojalny. To widać i w tej sytuacji we Włoszech, gdzie naprawdę ta jego rola była absolutnie kluczowa. I próba... I niedoceniona. Zresztą dodam, że przecież Sikorski, a nikt inny z rządu Wieniawie za tę nieprawdopodobną sprawę przetransportowania kilkudziesięciu tysięcy Polaków. To jest prawie połowa armii tej, którą dokładnie tworzono. Dokładnie połowa, nawet troszeczkę więcej. Nawet ciut więcej, no nikt mu nie podziękował, a w zasadzie było jeszcze odwrotnie. No to jednak są, to są te elementy naszej historii, o których warto mówić, bo mało o nich wiemy ciągle. Myślę, że nasi słuchacze też nie tak wiele wiedzą, a szkoda, bo to są te piękne też karty. No, to jest przeprowadzenie dużej ilości rodaków przez terytorium wrogiego jednak państwa, nawet jeżeli ono się ogłasza jako niewojujące, to z punktu widzenia definicji politycznej jest wrogie. Tutaj zasługi Wieniawy są zresztą, to nie są jedyne jego zasługi, bo ja przypomnę, to też jest niedocenione, że Wieniawa bardzo aktywnie działał na arenie międzynarodowej włoskiej, ale i pozawłoskiej, korzystając z korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Rzymie w celu na przykład uwolnienia profesorów krakowskich aresztowanych właśnie w listopadzie 1939 roku i wywiezionych do obozu koncentracyjnego. Słał im paczki i tak dalej, ale to są te aktywności, które kompletnie były nieważne w obliczu tego, że on był człowiekiem z innej opcji politycznej. No tak się polityki w takich trudnych okresach nie powinno robić. To tak delikatnie tylko dodam. Ale to jest efekt tego, że mówimy o człowieku, tu jesteś o wiele lepszym specjalistą od biografii Wieniawy, jako historyk, który też tą biografię napisał swego czasu, ale mówimy o polityku, który w swoim życiu także doświadczył tego, zwłaszcza ten okres jego pobytu w niewoli rosyjskiej, sowieckiej, prawda, w roku 1917-18 i on w 18, tak. I on doświadczył na własnej skórze, tak, że przeciwnik może podać ci rękę również. Dlatego zdawał sobie sprawę, że ideowy przeciwnik, że w takich momentach trzeba odłożyć pewne animozje na bok i wykazywał się pewną wielkością, co nie zawsze to jest łatwe w polityce. Taką wielkość miewał Piłsudski, miewał Dmowski. Byli też ludźmi małymi niekiedy, złośliwymi, jak to każdy nieraz bywa, ale w sprawach zasadniczych potrafili się na tym unieść. Sikorskiemu tego zabrakło i niestety to było ze stratą dla Polski, bo gdyby Wieniawa czuł pełne poparcie, nie musiał tłumaczyć się nieraz za jakieś absurdalne zarzuty, że to absorbowało bardzo człowieka, który był w takim momencie i w tak delikatnej roli, że to naprawdę mogło bardzo zaszkodzić. Bo to nie jest tak, że wszystko jest sterylne i to nie przenika gdzieś do informacji, że te konflikty, te spory są.
Włosi też dzięki temu mieli tego świadomość. No, doskonale o tym wiedzieli. I teraz mając tego typu świadomość i tak pomagają. Dlaczego? Ceniąc tego człowieka. Ceniąc tego człowieka, robiąc pewien gest dla polskiego społeczeństwa. Natomiast jest to kompletnie niedostrzeżone przez Sikorskiego, to jak on później potraktował Wieniawę, który naprawdę chciał lojalnie służyć. No, do armii go nie przyjął. Tak, do armii go nie przyjął. Ta placówka potem na Kubie to już w ogóle jest takie, to tak jak w PRL-u Mongolia, prawda? To mniej więcej tak to można, ta placówka w Ulan Bator. No są tacy, którzy twierdzą, że to jednak była ważna placówka, chociażby z tego względu, że w tym samym czasie przebywał tam Maksym Litwinow, ale ja się z tymi akurat opiniami nie zgadzam. No, z całym szacunkiem dla Kuby, ale możliwości wykorzystania człowieka o tak nieprzeciętnej inteligencji, potencjale i też kontaktach, to nie ten zakres. Tak. Natomiast ja chciałem wrócić do tej wielkiej polityki, bo myślę, że o Wieniawie, jego działalności moglibyśmy tutaj jeszcze niejedno powiedzieć. Postawiłbym tezę taką. Zresztą postawił ją Piotr Wandycz w odniesieniu do lat jeszcze 20., kiedy pisał biografię Aleksandra Skrzyńskiego i trochę przeciwstawił Skrzyńskiego, tego z lat 20., ministra spraw zagranicznych, Sikorskiemu jako ówczesnemu właśnie premierowi. Sikorski bardzo mocno koncentrował się na stosunkach bilateralnych. Skrzyński tymczasem był raczej multilateralistą, powiedzielibyśmy. To znaczy on próbował grać na różnych fortepianach, a to brytyjskim, a to francuskim, a to amerykańskim, a to nawet niemieckim. I chyba ta cecha Sikorskiego, ona w jakimś sensie może nie dominowała, ale widać ją wyraźnie także w okresie II wojny światowej, w tym czasie, o którym mówimy, w tych pierwszych miesiącach wojny. Francja, Francja, Francja i daleko nic. I zupełnie zostawione relacje naprawdę z Wielką Brytanią. I o to chciałem zapytać, bo wydaje mi się, że generał Sikorski zapatrzony we Francję, trochę powiedzielibyśmy po francusku, negliżował kontakty z Wielką Brytanią. Potem okazało się, że do czasu przynajmniej wejścia Stanów Zjednoczonych do wojny, do II wojny światowej, to Wielka Brytania była tym najważniejszym przeciwnikiem Niemiec na zachodzie Europy, nie Francja. Francja szybko upadła, Wielkiej Brytanii jednak nie udało się podbić. On był w Wielkiej Brytanii, odbył podróż jeszcze w 1939 roku. Ale czy wyciągnął z tego jakieś daleko idące wnioski? Nie. I te relacje z Brytyjczykami zaniedbał. Być może troszeczkę dlatego, że Brytyjczycy już wtedy, po zmianie rządu i po dojściu do władzy Churchilla to się jeszcze nasili, ale już wtedy, w 1939 roku, dyplomacja brytyjska była przekonana, że będzie trzeba do wojny wciągnąć Związek Sowiecki i że bez tego się nie da po prostu tej wojny rozstrzygnąć, bez wciągnięcia raczej Sowietów do wojny. I jeżeli można ich wciągnąć, to tylko kosztem zaakceptowania tego, co stało się 17 września 1939 roku w Polsce. Stąd z jednej strony to pewien błąd Sikorskiego, bo zapatrzenie tylko we Francję, to co słusznie zauważyłeś. Z drugiej strony to jego takie przekonanie, że relacje dwustronne, a nie tworzenie szerszego bloku ma tutaj rolę. Ale trzecia rzecz to także on, będąc wtedy, gdy zorientował się, że Brytyjczycy kresy już oddali Sowietom, że oni są przekonani, że trzeba to zaakceptować. Tam zresztą wprost przekazano mu, że Brytyjczycy w żadnym wypadku nie dadzą się wciągnąć w wojnę ze Związkiem Sowieckim w obrodzie ziem, które tak na dobrą sprawę w ich opinii się Polsce nie należały. No ale to jest słynna linia Kerzona. Tak, no, bo zawsze się powoływali, że to w końcu oni wykreślili linię, tak jest. Linię Kerzona i to był, jakby to powiedzieć, dla nich warunek. Tu zresztą Sikorski wśród różnych rzeczy, które zaniedbał, jedną rzecz zrobił symboliczną, tu nie miało w sumie żadnego znaczenia, ale rząd polski w grudniu 1939 roku ogłosił formalnie stan wojny ze
Związkiem Sowieckim. Bo na skutek troszkę też chyba jednak błędu rządu polskiego w wrześniu 1939 roku, takiej deklaracji nie było. Nie było jednoznacznego stanowiska. Stwierdzono fakt agresji tylko, natomiast tylko. No nie było wypowiedzenia wojny i nie było ogłoszenia stanu wojny, bo to jest jeszcze inny, z punktu widzenia prawa międzynarodowego. I to dopiero zrobiono w grudniu 1939 roku. I to zrobił Sikorski. Czy do spraw sowieckich jeszcze przejdziemy, a to rzeczywiście jest istotne. I dlatego warto na to zwrócić uwagę, bo rzeczywiście Sikorski zlekceważył tą w ogóle pozycję Brytyjczyków, nie docenił tego. Choć, o tym też trzeba pamiętać, ale to właśnie też pokazuje jego słabość niestety i uległość nadmierną, bo o ile wojska lądowe i siły powietrzne tworzone w latach 39-40 zostały podporządkowane dowództwu francuskiemu de facto, co potem niestety odbiło się na tym, co z tej armii zostało po klęsce Francji, to niewielka, ale jednak funkcjonująca nasza marynarka wojenna na skutek porozumienia podpisanego z Brytyjczykami jesienią 1939 roku została podporządkowana Brytyjczykom, więc oddał jej ją jakby Brytyjczykom. Więc to jest jedyna rzecz, która pokazuje, że no, te koncesje... W tym sensie jednak doceniał, prawda? Tak, że trochę ich tam doceniał. Tak. I dopiero... Klęska Francji, konieczność szukania alternatywy powoduje to, że on musi lecieć... Przekierunkowanie się zupełnie na Wielką Brytanię. Tak. Bo już nie ma wyjścia troszeczkę. Nie ma wyjścia. Tak. Nie ma wyjścia, ale jakżeż... I tu, gdyby potrafił wcześniej podjąć pewne wysiłki, w zbliżeniu jednak z Brytyjczykami, którzy tutaj byli kluczowi, bo i brak tego jego przekonania. On był przekonany, że jak Niemcy najadą na Francję, znaczy jak się rozpocznie realna wojna, może, bo nie było przekonania, że to Niemcy uderzą pierwsze tak do końca, tak się stało, ale on nie musiał mieć tego przekonania. Był przekonany, że jak dojdzie do realnych działań wojennych między Francją i Anglią też i Niemcami, to ta wojna zostanie zakończona sukcesem dosyć szybkim. I on i nie ma problemu i trzymanie się Francji to zapewni, jakby to powiedzieć, sukces. To się nie stało i on potem w pośpiechu, ze stratami zresztą dla Polski, próbuje zrobić to, co robił we Francji, czyli kompletna uległość polityce brytyjskiej. Tak. To, co zrobił w czerwcu, już po tym, jak przeprowadził się z rządem do Londynu, to przecież jest na zamówienie, czy na żądanie de facto, Anglii, a Anglia wtedy naprawdę można było na niej wymóc pewne rzeczy, bo ona była w sytuacji bez wyjścia. Byliśmy tak na dobrą sprawę jedynym w miarę realnym, niewielkim, ale sojusznikiem, bo generał de Gaulle i jego wolni Francuzi, no to bądźmy poważni, to wtedy jest przedsięwzięcie... To jest wtedy garstka. To wtedy jest przedsięwzięcie mikroskopijne, nawet w zestawieniu z niezwykle osłabioną pozycją Polski, bo to jest raptem 20 tysięcy żołnierzy, choć bardzo sprawne siły lotnicze, co potem pomogło. Ale stanowisko, które Sikorski w czerwcu 1940 roku na skutek nacisków brytyjskich, aby wkupić się w łaski Brytyjczykom wyraził, gdzie mówi w tym stanowisku o możliwości nawiązania w przyszłości relacji ze Związkiem Sowieckim, jeśli ten tylko by przystąpił, prawda, wsparł wysiłek Brytyjczyków. I niewspominanie sprawy granicy wschodniej, pominięcie tego milczeniem, to była rzecz niezwykle bulwersująca. Zresztą ona się prawie zakończyła pozbawieniem Sikorskiego władzy, bo to doprowadziło, było tak, jednym to znaczy czynnikiem. Próba przewrotu po kampanii francuskiej, bo to nieudana, ale to też interwencja brytyjska. Te dwie rzeczy spowodowały, że jego pozycja była tak słaba, że była próba dokonania zmiany na stanowisku premiera. Fatalne rozegranie żołnierzy spraw Wojska Polskiego we Francji, nieudana ta ewakuacja. Ewakuacja w chaosie wielkim. Tak, kompletnym. I to, że te straty były tak duże, a z drugiej strony właśnie
to, że nie dość, że tutaj są takie straty, to jeszcze nagle okazuje się, że tam była kompletna uległość w stosunku do Francji, ale przynajmniej pewne gesty pokazywały, że dbamy o integralność naszych granic na wschodzie, bo była ta deklaracja o tym, że jesteśmy w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim z grudnia 1939 roku, to tu mamy krok do tyłu. Okazuje się, że nagle jest deklaracja, że no tam w zasadzie tej wojny już nie ma, że możemy być nawet sojusznikami, a o granicy nic nie mówimy. To dopiero na skutek nacisków, i to zresztą była pewna cena, którą Sikorski poniósł, w sierpniu się z tego musiał 40 roku wycofywać i podkreślono tą rolę granicy. Ale to pokazuje, że przeniesiono ten zły wzorzec z lat 39-40 kompletnej uległości w stosunku do Francji nad Tamizę. I że tam było dokładnie to samo i to w sytuacji, gdy naprawdę wówczas Churchill bardzo się z Sikorskim liczył, o wiele bardziej, bo Churchill zdał już sobie wtedy sprawę, bo to też jest kwestia pewnej nauki, jaką wyniesiono z historii, z tego, co stało się w maju i w czerwcu we Francji. Bo osamotniona Polska przez miesiąc czasu, mimo że została najechana z dwóch stron, stawiała opór sama Hitlerowi, pomijam agresję słowacką, to tak pro forma, żeby też mieli świadomość ci, którzy nas słuchają, że i Słowacja nas zaatakowała w 1939 roku. Natomiast Francja wspomagana przez znaczący korpus brytyjski, dużą ilość polskich żołnierzy, po miesiącu także kapituluje de facto. Także kapituluje de facto i to dopiero przekonało Churchilla, że ta Polska może nie była aż taka słaba i może warto by było się z nią liczyć, a Sikorski nie potrafił tego wykorzystać. Żołnierzy polskich zachęcano tam na Wyspach Brytyjskich w pierwszych tygodniach, miesiącach obecności do ostentacyjnego pokazywania się w polskich mundurach. Tak. Po to, żeby społeczeństwo brytyjskie miało choćby namiastkę przeświadczenia, że Wielka Brytania ma sojuszników. Nie została sama, ma sojuszników. Że ktoś ją wspiera, nawet takie siły. Natomiast zanim przejdziemy do spraw sowieckich, bardzo istotnych, ja sformułuję taką tezę, która może zabrzmi jak obrona trochę generała Sikorskiego przy tej jego naiwności politycznej. Ja to jednak tłumaczę tym, że on był dosyć klasycznym przedstawicielem ówczesnej polskiej inteligencji. To znaczy kierującej się zasadą, że pierwszą ojczyzną jest Polska, ale dla każdego Polaka drugą ojczyzną jest Francja. Sikorski znał język francuski, nie znał języka angielskiego i się go nie nauczył. To też o czymś świadczy, ale to było na zasadzie takiej, że to nie on jeden był zapatrzony we Francję. Wielu Polaków ówczesnych w Wielkiej Brytanii po prostu nie rozumiało. Wpływy brytyjskie w Polsce były żadne. Inna sprawa, że chyba potencjału ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego, absolwenta szkoły w Eton, człowieka, który mówił świetnie po angielsku, miał tam kontakty, przebywał tam w czasie I wojny światowej, nie wykorzystano, bo też mu nie ufano. No na właśnie zasadzie Piłsudczyk przecież tak, jednak. Tak. Co prawda nie bekista, ale jednak Piłsudczyk. Tutaj i znowu wracamy do tej strasznego tego polskiego piekiełka, takiej małości. Tutaj to nawet można troszeczkę zrozumieć Sikorskiego i też stanę jakby trochę w jego obronie, że trochę nie ufał Zaleskiemu, bo to jednak Zaleski miał się okazać tym, który mógłby go zastąpić. Politykiem był bardziej doświadczony. Tak, bo jak się zorientowano w lipcu 1940 roku w tej skromnej, jeszcze topniejącej elicie władzy, prawda, do jakiej klęski doprowadziła polityka Sikorskiego, to wówczas rzeczywiście sięgnięto po Zaleskiego i to on miał zastąpić Sikorskiego na stanowisku premiera i powodów było kilka. To jest ten powód, o którym powiedziałeś, że był absolutnie bardziej doświadczonym politykiem i był politykiem, który znał bardzo dobrze realia brytyjskie, które wtedy mogły być niezwykle przydatne, a Sikorski trochę traktowany jako taki francuski agent w polskich elitach władzy, bo tak go trochę postrzegano, skądinąd słusznie od strony mentalnościowej rzecz jasna,
mógł zostać odsunięty. Raczej agent wpływu, oczywiście, tak, bierzemy to, tak, to w cudzysłów. W mentalnościowej, dlatego tak, mówię, w takim aspekcie oczywiście. No bardzo frankofilski polityk. Tak, tak. I dlatego ta możliwość wymiany Gona Zaleskiego powodowała, że on Zaleskiemu nie ufał. Ale to był kolejny jego błąd, bo w trudnych sytuacjach, a Polska była w sytuacji absolutnie bardzo trudnej, trzeba szukać porozumienia i budować sojusze. I te sojusze były absolutnie potrzebne, bo tylko jednolite stanowisko prezentowane na zewnątrz mogło spowodować, że ta nasza pozycja, a była możliwość nawet przy tych skromnych ilościach żołnierzy, jakie ewakuowano, żeby tą pozycję wzmocnić, bo tak jak słusznie zauważyłeś, Brytyjczycy byli osamotnieni. I to, jak chętnie pokazywali kogokolwiek w mundurze innym, dlaczego taką karierę zrobił de Gaulle, bo on był generałem. Nomen omen, świeżo mianowanym. I to na funkcję tymczasowego generała brygady, bodajże tak to się nazywało. Pewnego rodzaju wielkością tego człowieka było to, że on nigdy, mając takie możliwości, nie podniósł się na wyższy stopień i nie zrobił tego. Zawsze takim tymczasowym generałem już pozostał do końca swoich dni. Natomiast on dlatego był tak chętnie pokazywany, dawano mu możliwość zabierania głosu. Co więcej, były nawet plany, przecież nie wypaliły, stworzenia federacyjnego państwa brytyjsko-francuskiego. Był taki pomysł, był taki bardzo pomysł, ciekawy. Tak, teoretyczny tak, bardziej niż praktyczny. Ale jednak, bo stwarzałby szansę, Brytyjczycy wiedzieli, co robili, zachowania kontroli nad koloniami i koloniami, tak? Co było ważne, przecież tam stacjonowały żołnierze francuscy w dużej ilości. Tego nie zrobiono. Więc co robi Churchill? Wysyła samolot, którym przylatuje de Gaulle, który był politykiem naprawdę niskiego formatu, tak na dobrą sprawę. On był wiceministrem spraw wojskowych. To proszę sobie wyobrazić... No, ale okazało się, że głowę ma nie od paraty. Głowę ma nie od paraty, no ale nie, bo to wyczuł w nim Churchill, ale wyczuł przede wszystkim co? Mundur. To jest żołnierz. Można go pokazać, Francuzi walczą nadal. Polacy walczą nadal. Dlatego Sikorski był cenny, bo miał mundur na sobie. I zamiast wykorzystać tę pozycję, jaką wtedy mieliśmy, to o dziwo, tak między nami mówiąc, to de Gaulle ma silniejszą pozycję wizerunkową wtedy niż Sikorski, bo on nie potrafił o to zawalczyć, a mógł. Mógł. Zwłaszcza po tym ogromnym wysiłku lotników polskich w bitwie o Anglię. I już nigdy z tej mentalności troszkę takiej zakompleksionego Polaka, którą miał w tych relacjach z Brytyjczykami, nie był w stanie się niestety potem podźwignąć. Wmawiając troszeczkę tej zachodniej opinii międzynarodowej, Francuzom przede wszystkim, troszkę również Brytyjczykom, że to nasze państwo nie dało rady w 1939 roku, stał się ofiarą swojej własnej propagandy. Chciałem przejść do spraw sowieckich, bardzo jednak istotnych, chociaż na pewno nie zajmujących, no może niestety, pierwszego miejsca w polityce polskiej tego okresu, bo przecież okres, o którym mówimy, to jest czas wielkich nieszczęść. To jest wchłonięcie w sposób brutalny poprzez sfałszowanie wyborów województw wschodnich Rzeczypospolitej do Związku Sowieckiego. To są pierwsze deportacje, także i ta z 10 lutego 1940 roku. No i to jest wreszcie symbol martyrologii, czyli Katyń, bo to się wtedy dokonuje, to jest kwiecień, to jest maj, kiedy morduje się oficerów, policjantów, urzędników. Jaka jest polityka Sikorskiego w tym czasie wobec Związku Sowieckiego? Stosunków dyplomatycznych nie ma, one zostają zerwane. Oczywiście buduje się struktury armii podziemnej na terenach również okupacji sowieckiej,
ale czy buduje się sensownie? No, tu znowu zadam kąśliwe pytanie. Jak można było wysłać Michała Tokarzewskiego Karaszewicza do Lwowa, skoro, jak to pisano kiedyś, każdy lwowski antek znał go i jego twarz na pamięć, ponieważ to był człowiek, który w listopadzie 1918 roku stał na czele odsieczy dla Lwowa i on był bohaterem tego miasta. To od razu było skazanie tegoż wojskowego no, na dekonspirację. Czy to był zamysł? No, ale zostawmy już te sprawy polskie na tym odcinku, bo tu dużo byśmy mogli mówić. Ja spotykałem się z opiniami, tu nie odwołam się do literatury, ale do własnej pamięci, do spotkań z ludźmi, którzy przeszli przez łagry sowieckie. Miałem tę przyjemność, że z wieloma osobami jeszcze rozmawiałem. Jeszcze niektórzy żyją, jeszcze z nimi rozmawiam i oni najczęściej sprowadza się to do takiej opinii. My wiele zawdzięczamy generałowi Sikorskiemu, bo gdyby nie pakt Sikorski-Majski z 1941 roku, z późniejszego okresu, to byśmy z tych łagrów, miejsc specjalnego wysiedlenia, spiecpierysieleńcy, bo tak ich nazywano, nigdy się nie wydostali, nie odzyskalibyśmy wolności, prawdopodobnie byśmy tam po prostu poumierali. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten okres nas interesujący, wcześniejszy, to często słyszałem z ust tych osób, no, tu wymienię jedno nazwisko nieżyjącego już naszego wspólnego profesora, Stanisława Aleksandrowicza, bo on mi to mówił, on był jako dziecko przecież zesłany do Kazachstanu. On powiedział, dobrze, ale w tym czasie Sikorski nic nie robił, nic kompletnie, nas wysiedlano. Sowieci prowadzili bardzo brutalną politykę wobec Polaków, zwłaszcza inteligencji polskiej, ale nie tylko, wszystkich posiadaczy, a rząd w Paryżu, w Angers milczał. Tylko znowu zadam kąśliwe pytanie. Czy mógł coś zrobić? Oczywiście zbyt wiele zrobić nie mógł. Nie miał też do końca pełnej wiedzy na ten temat. To trzeba uczciwie powiedzieć, bo to nie jest tak, że w tych rozmowach, jakie prowadzono już po nawiązaniu stosunków ze Związkiem Sowieckim, a więc po roku 1941, gdy... To już była odmienna sytuacja. Tak, ale gdy wypytywano o oficerów polskich, prawda, gdzie te słynne stwierdzenie Stalina, że uciekli chyba do Mandżurii, to jednak dopytywano. Dlaczego dopytywano? Bo rzeczywiście nie miano świadomości, że zostali wymordowani. Ale o deportacjach wiedziano. Ale nie wiedziano wszystkiego, tak, ale jednak te informacje docierały do Paryża. To docierało, natomiast Sikorski tej sprawy kompletnie nie podnosił w żadnych swoich wystąpieniach. Zaniedbał tę sprawę. Jest pytanie, dlaczego tę sprawę zaniedbał. No wydaje właśnie. Mi się, to jest bardziej przypuszczenie niż wiedza, wydaje mi się, że wynikało to z przekonania, że i z tych sygnałów, które płynęły ze strony, zwłaszcza Anglików, którzy mówili o tej linii Curzona i tak dalej, że jest to sprawa, która może narazić relacje Polski z sojusznikami na pewne napięcia i chciał ich uniknąć. I stąd mówiąc krótko, ustawiał się pod sojuszników, tak, pod Francuzów, tak, no tak, i Brytyjczyków, którzy tak przecież nie chcieli zadzierać z Sowietami. Tak, w październiku 1939 roku Brytyjczycy wyraźnie dają komunikat. Nie będziemy prowadzić wojny z Sowietami. I potem płynące informacje, które gdzieś tam docierały o tych deportacjach i tak dalej, o czystkach etnicznych, tak to by trzeba było dzisiaj nazwać brutalnie, bo to de facto do tego się sprowadzało, jeżeli się czyści z elementu polskiego określony teren. No czy tego to, inteligenckiego, tak, tego, który mógł być jakimś zagrożeniem, tak, dla systemu sowieckiego. To jest ewidentnie jednak uderzenie w jądro polskiej obecności na tamtych ziemiach. To Sikorski o tym nie wspomina, w ogóle nie ma stanowiska rządu polskiego, władz, nie próbuje się uwrażliwiać na to opinii międzynarodowej. No zwróćmy uwagę na rzecz następującą. Kiedy Sowieci tracą swoją pozycję na arenie międzynarodowej w Lidze Narodów? Dopiero
w wyniku agresji na Finlandię. Tak, no w grudniu 1939 tak. roku są z niej usunięci. Zresztą i delegat Polski też przeciwko usunięciu, znaczy za usunięciem Sowietów też głosuje. Ale to, że my dopiero w grudniu, 18 grudnia, znaczy nie wypowiadamy, ale deklarujemy, że jesteśmy w stanie w wojnie ze Związkiem Sowieckim, to zwróćmy uwagę, kiedy to nastąpiło. To już jest w momencie, kiedy na arenie międzynarodowej Sowieci na tyle stracili, że Sikorskiego rząd jest w stanie zaryzykować tego typu deklaracje. I tu pewną rzecz dopowiem, ponieważ jestem no, w miarę świeżo po bardzo interesujących pamiętnikach profesora Stefana Kieniewicza, wydanych przez jego syna, profesora Jana Kieniewicza. No, lektura naprawdę pasjonująca, to wszystkim polecam. I profesor Kieniewicz wspomina tam maj 1939 roku spotkanie w wąskim kręgu kilkunastu osób, głównie z Narodowej Demokracji, gdzie no, specjalizujący się w sprawach polityki międzynarodowej, bliski tym kręgom, wybitny profesor filologii romańskiej Stanisław Stroński stawia tezę, że należałoby, potępiając oczywiście politykę Becka, że należałoby szukać porozumienia, a może i sojuszu wręcz właśnie z Sowietami. Przypominam, maj 1939 roku. To jest o tyle ciekawe, że tenże sam Stanisław Stroński za chwilę będzie wicepremierem w rządzie generała Sikorskiego tam we Francji. Więc można by chyba zaryzykować twierdzenie, że to nie tylko chodzi o to, iż myśmy się ustawiali pod sojuszników, którzy nie chcieli komplikować sobie stosunków, ale i wewnątrz sił polskich. I można to nazwać realizmem, patrząc z pewnej perspektywy historycznej. Byli tacy, którzy twierdzili, że wcześniej czy później, podobnie jak to było w czasie I wojny światowej, Rosja, no w tym przypadku oczywiście Związek Sowiecki, stanie się sojusznikiem demokracji zachodnich w walce z Niemcami. I chyba też i o to tutaj chodziło. Oczywiście no, można oceniać bardzo różnie tego typu poglądy, no, prezentowane rzeczywiście przez Strońskiego, ale one chyba też i miały wpływ na zachowanie Sikorskiego. Tak, to prawda, bo my rzeczywiście to jest element mało doceniany w naszej historiografii, a już na pewno nieobecny w świadomości społecznej, historycznej, tego, że mieliśmy takie niewielkie próby pewnego, no, tak jak to słusznie nazwałeś, realizmu politycznego, z którym nie do końca się godzimy, bo to jest trochę sprzeczne jednak z tym, co się stało i z naszą mentalnością. Gdyby Stanisław Stroński był tutaj z nami, to pewnie by powiedział, no panowie, przepraszam, ale moje słowa wyszło się potwierdziły w 1941 roku. Tak, to prawda. Jakbyście nie oceniali tego, co powiedziałem w roku 1939. Więc z jednej strony mieliśmy realistów takich, którzy twierdzili, że trzeba się porozumieć z Rosją, bo jesteśmy na to skazani, ale z drugiej strony też byli ci, którzy wskazywali, że trzeba się dogadać z Niemcami. I też, prawda, to było obecne. Byli i tacy. Tak, bo to też warto wspomnieć, tak dla porządku. Natomiast jeśli chodzi tutaj o te relacje z Sowietami, to tym momentem zwrotnym rzeczywiście, gdzie troszeczkę na nieco odwagi nabieramy, to jest ten grudzień 1939 roku, bo jest agresja sowiecka na Finlandię, jest zdecydowana reakcja jednak opinii międzynarodowej w Lidze Narodów i Sikorski... Ale idziemy na fali tego, co robią tak, wielkie znowu mocarstwa. Tak. Co więcej, idziemy, znowu jesteśmy nadgorliwi, że tak powiem, bo do tego finalnie nie doszło. Ale co próbował zrobić Sikorski jako, bądź wódz naczelny? Była koncepcja wysłania oddziałów polskich do Finlandii w marcu 1940 roku. Do tego nie doszło tylko i wyłącznie no nie zdążyli, dlatego, nie że zdążyli. Nie zdążyliśmy jako sojusznicy tam przyjechać, żeby wspomagać Finów. I oczywiście z punktu widzenia pewnego realizmu politycznego można by było powiedzieć, że to posunięcie nie było najgorszym pomysłem ze względu na to, że mogliśmy pokazać, że proszę bardzo, mamy wojnę z Sowietami, my realnie z nimi walczymy, położyć to być może potem jako pewną kartę przetangową w realiach z państwami zachodnimi, ale z drugiej strony znowu rozproszało to wysiłek militarny polskiego żołnierza, czy mogło rozproszyć. No, ci żołnierze kilka tygodni później walczyli pod Narwikiem. Tak,
Więc tyle, że już nie przeciwko Sowietom. Tak, ale więc i tak rozproszono ten wysiłek, prawda? Zresztą zmarnotrawiony w dużej mierze ten wysiłek pod Narwikiem przez naszych sojuszników. Notabene ostatnio miałem przyjemność rozmawiać, prowadzić panel z udziałem dyrektora Muzeum Wojny w Narwiku. I pytałem go się, jak dużo Polaków w tym muzeum, przez muzeum się przewija. 3%, to taką ciekawostkę mówię, bo to takie... To i tak nieźle, ale mówię o tym dlatego, że wiem, że sporo ludzi jeździ do Norwegii. Może warto zajrzeć do takich polskich miejsc i stąd być może ci, którzy nas słuchają, warto, aby pamiętali, że tam warto odwiedzić to muzeum, zwłaszcza, że też dopytywałem się, jest aplikacja i przewodnik multimedialny po polsku oprowadzający, więc to ułatwia troszeczkę. Ale wracając do tych tematów sowieckich, więc tutaj ten moment, gdzie ta sprawa realnie została postawiona, to jest dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście Sowieci tracą wizerunkowo poprzez zaangażowanie się w wojnę zimową, ale już później, gdy wynik tej wojny jest rozstrzygnięty, jest zawarte porozumienie fińsko-sowieckie, znowu ta sprawa przechodzi na plan dalszy i potem już w relacjach z Brytyjczykami jest absolutna kapitulacja, jeżeli chodzi o Sikorskiego, politykę sowiecką i w żadnym aspekcie nie są podnoszone sprawy sowieckie, nawet jeśli władze polskie wiedzą o tym, co dzieje się za kordonem, tak byśmy to nazwali, prawda, po tamtej stronie okupacji. Co więcej, niestety na skutek decyzji politycznych, błędnych, o ile na terenie okupacji niemieckiej, generalnego gubernatorstwa w szczególności, rzeczywiście są tworzone bardzo realne struktury polskiego państwa podziemnego, to na terenach okupacji sowieckiej one są absolutnie w tym zakresie dosyć rachityczne. No przy dużej infiltracji służb sowieckich to jest ewidentne niestety zaniedbanie Sikorskiego, może wynikające rzeczywiście, bo wysyłanie generała Michała Tokarzewskiego to w ogóle absurdalna. To jest chęć pozbycia się kogoś, kto jest znowu kojarzony z inną opcją. Tak, ale gdyby to było, no dobra, pozbywamy się faceta, no to jeszcze można to by było zrozumieć, bo się eliminuje rywala politycznego, ale to jest ze stratą realną dla budowania swojej administracji, jakże istotnej i potrzebnej tam, żeby alarmować o tym, co się dzieje. I to zostało zaniedbane niestety. To jest ewidentny błąd. Stąd w momencie, w którym można było najwięcej potem wyciągnąć, ale więc po roku 1941, nie mamy argumentów, bo nie podnosiliśmy tych spraw wcześniej. No właśnie do tego zmierzam, bo wydaje mi się, uważam, że tutaj wiele zrobić nie można było. I ze względu na bardzo ograniczone możliwości dyplomacji polskiej, mówię o kwestiach aktywniejszej polityki na odcinku sowieckim i nastawieniu, no zwłaszcza Francuzów, gdzie te sentymenty też prosowieckie były bardzo, bardzo silne, silniejsze niż w Wielkiej Brytanii, no tu jednak trzeba było, pracując w Angers, oglądać się na to, co robi Paryż i co robi Londyn. Natomiast można chyba jednak postawić pewien zarzut rządowi generała Sikorskiego, że nie krzyczał dość głośno o tych sprawach, o których wiedział tam na arenie międzynarodowej, to znaczy o deportacjach, o też i no, przykładach, bo o tym wiedziano, rozstrzeliwania niektórych wybitniejszych postaci, nie wszystkich. My Polacy dowiadywaliśmy się o tym czasami dopiero po dziesięcioleciach. Wspomniany profesor Aleksandrowicz nie wiedział przez wiele dziesięcioleci, jak zginął jego ojciec zamordowany przez Sowietów. Ustalił to dopiero w latach, na początku lat 90. Był urzędnikiem szczebla wojewódzkiego. Ale o tym, że rozstrzelano generała Józefa Olszyna Wilczyńskiego, wiedziano, bo byli świadkowie. I tego typu kwestii no, nie rozdmuchiwano dość mocno. I to potem chyba jednak zaszkodziło właśnie kształtowaniu polityki polskiej już po roku 1941. Ja bym tutaj postawił pewną, być może odważną tezę, że tu znów pokutuje
zaniedbanie w relacjach z Włochami. Otóż to, że w taki, a nie w inny sposób traktował Wieniawę Sikorski, nie ufając mu, robiąc mu liczne problemy, powodowało, że Wieniawa mnóstwo czasu spędzał na tych prostowaniu tych różnych rzeczy i załatwianiu czegoś, co było kluczowe, czyli na tej transporcie żołnierzy. A dlaczego o tym mówię? Otóż to jest moment najbardziej antysowieckiej polityki rządu włoskiego. Naprawdę, nastroje społeczne, jak się poczyta to, co pisze prasa włoska w 1939 roku, to tam to wszystko, co się dzieje w Związku Sowieckim, jest bardzo piętnowane. To jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o europejskie istotne państwa, jedyna prasa, która wówczas piętnuje to, co dzieje się w Związku Sowieckim, bo w Niemczech to jest sojusznik, to jest już w tym momencie, wszystko jest wyciszone i można było wykorzystać potencjał Wieniawy, trochę alternatywną buduje historię, ale zwracam uwagę, co mógł zrobić Sikorski, a czego nie zrobił. Bo słabo wykorzystał możliwości, jakie dawała Liga Narodów. Inną jest rzeczą, że ona już ma wtedy... Ona już była w schyłkowym okresie. Już jest takim pudrowanie trupa to, co nastąpiło w związku z wojną zimową, ale można było wykorzystać naszą pozycję stosunkowo silną i to, że bardzo ceniono Polaków. Naprawdę opinia międzynarodowa we Włoszech, publiczna we Włoszech, współczuła Polsce za to, co się stało w 1939 roku. Tam nikt w tej tak, opinii... Tak, sympatie propolskie wśród były. Społeczeństwa były wyraźne. I teraz tak. Także i elit władz. I teraz było wiadomo, że oni nie są w stanie pisać czy publikować rzeczy antyniemieckich, bo są w sojuszu i tu milczą, dyplomatycznie milczą, ale chętnie by na pewno pokazywano te rzeczy, które się dzieją po stronie sowieckiej. I tego nie zrobiła dyplomacja polska, a mogła. A nie zrobiła tego dlatego, bo Sikorski to troszeczkę zaniedbał, nie zwrócił na to uwagę, a mógł, według mnie. To była jedyna szansa, którą zaniedbano. Warto o tym powiedzieć, bo to jest rzecz... Nie ma u nas zbyt wiele publikacji na temat obrazu Związku Sowieckiego we Włoszech, prawda, w tym czasie, ale jest troszeczkę rzeczy, które ukazały się dotyczących relacji niemiecko-włoskich w latach 39-40 i to, co się z nich przebija, to właśnie to, że kłócą się między sobą Mussolini, czy może nie tyle Mussolini, ale dyplomacja Ciano, prawda, i włoska z niemiecką o stosunek do Związku Sowieckiego. I to był jedyny kanał, który wówczas był dostępny dla polskiej dyplomacji, dla sprawy polskiej, zwłaszcza, że mieliśmy też poza Włochami też Watykan, też Rzym, też papieża. Turcję. I Turcję, gdzie tam można było te elementy antysowieckie bardzo mocno uruchomić. Zostało to zaniedbane? No takich wytycznych dyplomacja z tego, bo co nie wiem, miała. Bo nie, nie miała. Otrzymała no, od Sikorskiego, bo tak. Przecież on tak naprawdę kierował polską polityką. Przede wewnętrzną. Wszystkim Wieniawa to już był tak steroryzowany troszeczkę, brutalnie mówiąc, przez te ciągłe zarzuty i tak dalej, że on samodzielnie nie podejmował takich akcji już. Bo po prostu bał się, jaka to będzie reakcja ze strony Sikorskiego. I tak miał co robić. I tak miał co robić. Dziękuję, bo to jest bardzo ciekawa teza, myślę, że dająca do myślenia. Natomiast kończąc już powoli, ponieważ będziemy się pewnie zbliżać do końca, chciałem, żeby też i nasi słuchacze nie mieli takiego wrażenia, że tylko Sikorskiego w czambuł potępiamy. No, był Sikorski takim politykiem, jakim był. Ja zawsze uważałem, że był lepszym żołnierzem niż politykiem. To jest moja opinia. Jako historyka, który tę epokę trochę zna, ale w jednym jednak Sikorskiego na pewno będę bronił. Już wtedy, już w okresie francuskim, Sikorski zaczyna myśleć, i tutaj idą jednak dyrektywy także i dla dyplomacji, o przyszłym kształcie Europy Środkowo-Wschodniej.
I można by było powiedzieć, że wówczas już rodzą się pierwociny koncepcji federacji. Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie Federacji Polsko-Czechosłowackiej. One się potem rozwiną, potem znowu się rozejdą, to w końcu upadnie. Właśnie tu znowu ten cień Związku Sowieckiego, ale o tym pewnie jeszcze będziemy mówić. Natomiast rozmowy z Beneszem, innymi przedstawicielami, no też emigrantami politycznymi Czechosłowacji są prowadzone, ale są też po kwietniu 40 roku prowadzone na przykład podobne rozmowy na odcinku norweskim, co ciekawe. A zatem Sikorski ma jednak pewną wizję tworzenia no, takiego bloku sojuszniczego gdzieś tam w odległej przyszłości po wojnie, który będzie jednak, no, użyję tego określenia trochę prowokacyjnie, trzecią siłą znowu, tym razem między Niemcami powojennymi, jakie by one nie były, a Związkiem Sowieckim. I chyba te działania, powtarzam, to były jeszcze wtedy pierwociny, one się potem rozwijały, ale już wtedy je podejmowano tam, na ziemi francuskiej, należy jednak ocenić pozytywnie. A to absolutnie, bo to jakby krytyka działań generała Sikorskiego i to wszystko, co gdzieś tam się przejawiało w tej naszej dyskusji, jest rzecz jasna zasadna, ale z całą pewnością był to polityk, który na swój sposób, nie zawsze właściwy, stawiał sprawę polską absolutnie na pierwszym miejscu, to nie ulega wątpliwości. I to trzeba też podkreślić, największy cios sprawa Polski w czasie II wojny światowej doznała w chwili śmierci generała Sikorskiego, bo on miał pozycję i autorytet przy wszystkich swoich błędach, w tym momencie jako jedyny na tyle silną, że był mimo wszystko pewnego rodzaju partnerem jednak Churchilla, czy w ogóle polityków prowadzących wojnę przeciwko Niemcom. Już jego następcy, Mikołajczyk, takiej pozycji nigdy nie będą mieli. To jest zresztą błąd chyba, przy ogromnym szacunku też do dorobku Mikołajczyka, że nie sięgnięto jednak po kolejnego wojskowego. Troszkę inaczej by ta sprawa wyglądała nadwizerunkowo. Natomiast z całą pewnością to, co można pozytywnego powiedzieć o tych działaniach dyplomacji prowadzonej przez generała Sikorskiego, to rzeczywiście próba stworzenia z Polski pod jego kierownictwem pewnego rodzaju takiego zwornika, który będzie zbierał tych wszystkich maluczkich, którzy z różnych powodów przegrali dotychczas swoją sprawę, tak jak państwo czechosłowackie, i ze względu na to, w jaki sposób zostali potraktowani, że nie mają formalnie w myśl ich przepisów konstytucyjnych władz uznawanych, to tam dopiero z czasem się zmienia i tak dalej. I to mogło stworzyć... Chociaż niektórzy żartowali, że Polacy mieli rząd, który był co najwyżej no, jakimś komitetem, natomiast Czesi mieli komitet, który naprawdę był rządem. Ale to był taki złośliwy żart. To był złośliwy żart, ale jakżeż inna mogła być sytuacja sprawy polskiej w schyłkowym okresie II wojny światowej, jeśli generał Sikorski żyłby, prawda, i te jego koncepcje federacyjne przybierałyby jakieś realne kształty, a była na to szansa, bo dam tylko dwa przykłady państw, które mimo pewnego rodzaju przewagi sowieckiej dominacji, troszeczkę, a nawet trzy dam, które troszeczkę inaczej tą swoją sprawę pokierowały. To jest Finlandia, to jest Jugosławia i mimo wszystko Austria, choć to zupełnie troszeczkę inna historia. A więc tu byłaby pewnego rodzaju szansa i to być może jest rzeczywiście ten element pewnej dalekowzroczności Sikorskiego, którą miał, szukając takich państw jak Czechosłowacja, jak Norwegia, czy jak Finlandia, bo wysłanie tych żołnierzy było bardzo ważnym gestem przecież dla Finów, którzy no, też mieli dobre relacje do pewnego momentu z Niemcami. Tu taką, a propos jeszcze wracając do tych relacji włosko-niemieckich, to Włosi wysyłali sprzęt wojskowy do Finlandii, który był wcześniej zakontraktowany przez Finów we Włoszech, a blokowali im to Niemcy.
poprzez transporty wojskowe, to tak, żebyśmy sobie zdawali sprawę, jakie były napięcia. I to Sikorski dostrzega, ale on mógł to dostrzec szerzej. To trochę mu zabrakło, bo ci Włosi wtedy można ich było wciągnąć do gry. Gdyby troszeczkę był odważniejszy w tych swoich działaniach, miał więcej zaufania być może do Wieniawy, można było spróbować tą grę również prowadzić, bo to nie musiało się tak zakończyć w tych relacjach, w tych relacjach z tymi mniejszymi państwami. To była rzecz rzeczywiście bardzo dobra w dyplomacji Sikorskiego. Niestety, która kończy się gdzieś tam na etapie jego śmierci, bo następcom zabrakło już tej politycznej wyobraźni, nie mieli takiego autorytetu niestety i nic z tego nie wyszło, a inaczej można było się targować z wielkimi mocarstwami, jeśli reprezentowalibyśmy nie tylko siebie, ale jeszcze, tak, blok jeszcze państw kogoś. W tej części Europy. I zwróćmy uwagę na pozycję Francji, jaką ma w 1945 roku, a jaką ma Polska w 1945 roku. Dlatego, bo tam generał, który był wizjonerem, jakim był de Gaulle, potrafił im, mimo że mieli klęskę roku 1940 straszną, mimo że mieli za sobą okres kolaboracji legalnego francuskiego rządu przecież z Niemcami, potrafił, mimo że udział... Dzisiaj wielu Francuzów mówi, tak, są très sensibles, tak, jesteśmy bardzo wrażliwi, jak nam się przypomina państwo Vichy i tak dalej. A mimo tego on potrafił poprzez tak jednoznaczne stawianie tych spraw francuskich doprowadzić do strefy okupacyjnej, jaką wykrojono dla niego ze stref francuskich, niemieckich i do tego, że Francja dostała stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa tworzonego ONZ. Polska nie potrafiła w podobny sposób tego wykorzystać, a nie potrafiła niestety dlatego, że już nie było takiego polityka, jakim był, miał tych swoich wad, które miał Sikorski, który gdyby ta jego koncepcja pozbierania tego zwornika tych mniejszych pokrzywdzonych narodów pod polskim parasolem się ziściła, to mogłaby być może coś przynieść. Ale to też jest pytanie, na ile ta jego polityka, i to jest pewnie już pytanie, na które będziesz szukał odpowiedzi w kolejnych rozmowach, na ile była szansa stworzenia tego już w okresie londyńskim, a nie francuskim, czyli w okresie Anże pobytu władz polskich na uchodźstwie, a więc od czerwca 1940 roku do śmierci generała Sikorskiego w lipcu roku 1943. Tak jest. Bardzo dziękuję. Znaczy zawsze oczywiście wisi pytanie, na ile ta koncepcja blokowania wobec Polski państw naszej części Europy była oryginalna. Na pewno konstelacja była inna, bo tutaj trzonem miały być stosunki polsko-czechosłowackie, co się też nie udało. No, cień jednak Moskwy o tym zadecydował. Sprawy, o których mówimy, nagle się pokomplikowały faktycznie w czerwcu 1940 roku. To jest upadek Francji, bardzo gorzki dla Sikorskiego, frankofila, niezwykle wiernego, ale to jest też i upadek tych wszystkich możliwości bardziej włoskich 10 czerwca 1940 roku, kiedy Mussolini rozpoczyna wojnę, wypowiada wojnę Francji i rozpędzają się tam na ograniczone, ale jednak działania wojenne. Więc tutaj Włochy już nie są stroną niewojującą, są już stroną wojującą, co musiało skutkować siłą rzeczy zerwaniem stosunków dyplomatycznych między rządem polskim na wychodźstwie, wtedy jeszcze we Francji, za chwilę Wielkiej Brytanii, a właśnie Włochami. Bardzo dziękuję panu profesorowi Giżyńskiemu za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że jak zawsze w takich przypadkach, mimo że rozmawiamy dosyć długo, wielu spraw nie byliśmy w stanie w ogóle podjąć. W innych państwo zapewne czujecie niedosyt, ale mam nadzieję, że to może też i spowoduje, że będziecie państwo dociekać bardziej
sięgając do literatury, także jest jej sporo, no, rozstrzygnięć pewnych kwestii, które ledwie żeśmy zasygnalizowali. Bardzo dziękuję za uwagę. Mojemu gościowi serdecznie raz jeszcze dziękuję. Dziękuję również Państwu. Dziękuję.